sportowych, a taka obietnica padła, że będziemy grali w ekstraklasie, nie może bazować tylko i wyłącznie na wychowankach, bo takiego przykładu nie ma nigdzie na świecie. Powinna być prowadzona mądra polityka związana ze szkoleniem młodzieży, ze stworzeniem pewnego systemu szkolenia młodzieży, uzupełniana rozsądnymi transferami. Natomiast w warunkach płockich ani jeden element, ani drugi no na pewno nie przynosi chwały tym, którzy za to odpowiadają. Ja oceniam system szkolenia młodzieży, który również miałem okazję poznać na podstawie dokumentów, które wypłynęły z klubu sportowego Wisła. No jest, powiedziałbym, kuriozalny. Współpraca z jedną szkołą na poziomie gimnazjum, współpraca z jedną szkołą na poziomie szkół ponadgimnazjalnych to chyba za mało, jak na miasto, w którym tych szkół znajduje się bez przesady kilkadziesiąt. Powinien powstać jasny system współpracy z każdą szkołą. Miasto powinno, a do tego ma zupełnie prawo, możliwości organizacyjne i finansowe do finansowania chociażby pracy ze szczególnie zdolnymi uczniami szkół przez trenerów i instruktorów piłki nożnej na wysokim poziomie, którzy tworzyliby z najbardziej utalentowanych zawodników z Płocka oraz z najbliższych okolic coś na kształt szkół mistrzostwa sportowego. Myślę, że pan prezes Orzuk akurat jest dobrze poinformowany, jak to zrobić, ponieważ był moment, że podstawowymi zawodnikami Wisły Płock byli piłkarze szkoły mistrzostwa sportowego z Łodzi. Jasną możliwość zarabiania pieniędzy dla klubu poprzez transfery do klubów różnych klas rozgrywkowych. Jest to wreszcie również tworzenie pewnej więzi młodzieży szkół płockich z klubem sportowym Wisła. Jeśli chodzi o politykę transferową, on jest kuriozalny, ponieważ nie istnieje tutaj praktycznie rzecz biorąc system scoutingu. Ja naprawdę z wielkim podziwem patrzyłem i czytałem na pana trenera, wówczas szefa scoutingu Wisły Pozłomańczuka, który opowiadał o tysiącach kilometrów przemierzanych w poszukiwaniu zawodników. Nie tędy droga. Myślę, że ten system scoutów powinien być rozbudowany znacznie szerzej. Powinniśmy tych skautów mieć praktycznie rzecz biorąc na terenie każdego okręgu. Powinni to być byli zawodnicy Wisły, to powinni być doświadczeni trenerzy, to powinni być ludzie, którzy na bieżąco obserwują różne klasy rozgrywkowe i którzy potrafią wyselekcjonować z ogromnej rzeszy ludzi chcących grać w piłkę na wysokim zawodowym poziomie tych, którzy przyjdą do Płocka, żeby nie powtarzały się sytuacje, kiedy kupujemy w ciągu jednego sezonu 30 paru zawodników, z których potem następnie i mamy kadrę piłkarzy zawodowych z kontraktami w liczbie 26, nie licząc oczywiście stypendiów sportowych i umów cywilnoprawnych, którzy potem obciążają budżet odszkodowaniami z tytułu zerwanych kontraktów bądź w wyniku rozwiązywanych umów. Tych zawodników przy tutaj 30 paru, natomiast tak naprawdę do gry nadawało się, nie wiem, pięciu, może sześciu, co świadczy o pewnych błędach. Do tego w każdym szanującym się klubie i dbającym o publiczne pieniądze w klubach sportowych na ogół są pieniądze publiczne. Istnieje coś takiego chociażby jak komitet transferowy, gdzie na którego czele zwykle stoi prezes klubu. I w składzie tego komitetu transferowego wchodzą naprawdę fachowcy, którzy potrafią w sposób właściwy wyselekcjonować i pokierować polityką transferową. Niestety w Płocku tego nie ma. Dobrze, jaka będzie przyszłość Wisły Płock? Lipiec 2010. Klub przestaje istnieć? To znaczy ja wierzę głęboko w to, że uda się znaleźć ludzi, którzy będą chcieli wziąć na swoje barki odpowiedzialność za ten klub. Że w tym klubie w najbliższym czasie powstanie przejrzysty, jasny i precyzyjny, a także konstruktywny program marketingowy, który spowoduje to, że te 3 czy 4 miesiące do czerwca nadrobią wszystko to, co nie miało miejsca w tym klubie przez kilkanaście miesięcy od chwili, kiedy ten klub został przejęty przez prezydenta Płocka. Jestem również głęboko wierzę w to, że dorobek sesji, o której żeśmy mówili na początku, nie zostanie zmarnowany, że ponad podziałami politycznymi, bo ja zawsze wyznaję zasadę, że miasto to sprawy miasta są apolityczne i ponad podziałami, uda się stworzyć taki system, że klub będzie bezpieczny i zachęcający do inwestowania, dlatego że potencjalni sponsorzy dostrzegą, że nastąpił tutaj bardzo
istotne zmiany w zarządzaniu tym klubem, że nastąpiły istotne zmiany organizacyjne i sprawy posuwają się po prostu do przodu. Jak źle jest w tym klubie z marketingiem, podam przykład chociażby gazetki Nafciarz, która kiedyś w dużych ilościach była kolportowana za darmo wśród kibiców, promując Wisłę i wszystko to, co się wokół tego klubu dzieje. Dzisiaj właściciel klubu oraz zarząd klubu nie potrafi wygenerować kilkuset złotych na to, żeby taka gazetka się pokazywała. Pomysł na przykład strefę kibica, dla mnie kuriozalny, który także zniechęca ludzi, którzy chcą przyjść do tego klubu z pieniędzmi, bo jest przykładem indolencji, przepraszam za określenie, bądź braku dokładnych przemyśleń, robienie tej strefy kibica w sklepie Adidasa na ulicy Tumskiej. No zgodzicie się Państwo chodzący po Płocku, że jest co najmniej kuriozalny, bo Tumska jest ulicą martwo, podczas gdy taka strefa powinna znaleźć się w Galerii Wisła, taka strefa powinna znaleźć się w oddawanej za chwilę Mazowi, taka strefa powinna istnieć wszędzie tam, gdzie jest po prostu dużo ludzi, gdzie idzie syn z ojcem i kupują szali, gdzie idą, kupują napój energetyczny, gdzie kupują, nie wiem, paluszki, gdzie kupują coś, co po prostu będzie budowało więź z klubem i przynosiło jakieś dodatkowe środki. Ale mimo finansowe. Wszystko jest pan optymistą. Znaczy ja muszę być optymistą i wierzę w to, że ten klub, którym przecież związaliśmy swoje życie, większość z nas, prawdziwi kibice, musi przetrwać. Myślę, że tej determinacji nie zabraknie radnym Rady Miasta Płocka, że nie zabraknie tej determinacji ludziom, którzy czują się odpowiedzialni za wszystko to, co w tym mieście się dzieje. Dziękuję za przybycie do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia. Bardzo.